Szanowna Pani Radna, Szanowni Uczniowie, Samorząd Gminy Tyba włącza się po raz kolejny w akcję Narodowego Czytania. Organizatorem, tak jak zazwyczaj, jest Biblioteka Publiczna Gminy Tyba. Ja myślę, że wiele już było powiedziane w tym liście, który został przeczytany, liście Pary Prezydenckiej. Ja myślę, że to Narodowe Czytanie, ta akcja, tak sądzę, ma dwa wymiary. Pierwsze to promocja czytelnictwa w ogóle, promocja książki jako nośnika informacji, tradycyjnego nośnika informacji, a drugie, być może ważniejsze, a na pewno równie ważne, to, że użyję tego słowa promocja, tego języka marketingowego, promocja patriotyzmu, czyli promocja naszego dorobku kulturowego, a przecież niewątpliwie nadmiernie należy do kanonu literatury Polski. I myślę, że te dwa wymiary, te dwa cele akcji Narodowego Czytania nam przyświecają. No z tego pierwszego celu ja taką krótką refleksję z Państwem się podzielę. W 2012 roku została opublikowana taka wtedy, na wczesne czasy, dosyć przełomowa i ciekawa książka Cyfrowa demencja przez koreańskich lekarzy opartych na badaniach fizycznych, gdzie dowodzono, że generalnie multimedia, to co wtedy wchodziło 10 lat temu, czyli smartfony, internet, ta komunikacja, z której my dzisiaj wszyscy przecież korzystamy, ona tak paradoksalnie nie przyczynia się do rozwoju naszej wiedzy indywidualnej w takim stopniu, jak byśmy się spodziewali, a wręcz związana jest to, co zostało w tej książce określone, z pogorszeniem kompetencji intelektualnych ludzi, prawda? Ludzi, a przez to pewno i całych społeczeństw. Ta teza wtedy postawiona, myślę, że dosyć odważna, dzisiaj pewno znajduje potwierdzenie w obserwacji dla rodziców, nauczycieli. Oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy przeciwko, zestawiamy antagonistycznie przeciwko postępowi cywilizacyjnemu, przeciwko rewolucji cyfrowej. Ona się dokonuje i pewno się dokona. Natomiast wydaje się, że do dzisiaj ta tradycyjna forma przekazu, jaką jest książka, gazeta, czasopismo, ma swoje miejsce, bo trzeba budować, mam wiedzę, trzeba budować od fundamentu, od podstaw. A tą podstawą właśnie jest książka, czy dobra wartościowa gazeta, czasopismo, a później na tym fundamencie można zdobywać wiedzę za pomocą cyfrowych technologii, których nie unikniemy, wszyscy korzystamy dzisiaj ze smartfonów, z internetu czy z innych udogodnień świata cyfrowego. A tym cenniejsze jest to, iż możemy sięgać do skarbów literatury polskiej, a takim skarbem na pewno jest nad Niemnem, więc życzę dzisiaj miłego słuchania i myślę, że zainspiruje nas wszystkich do tego, abyśmy sięgnęli, kto jeszcze nie czytał, to myślę, żebyśmy sięgnęli do tej książki i pożyczyli ją z biblioteki. Dziękuję bardzo.